Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes na PC. Na PC-cie gram, to od razu zaznaczę. Więc ostatnio skończyliśmy Team Dark, mamy już wszystkie 7 szmaragdów chaosu, jeszcze nie kończymy gry. Tylko po prostu będziemy robić kolejną, już trzecią historię, czyli... Aha, jeszcze dół, góra, dół, góra, no. I... Dziś będziemy robić Team Rose! I nasz bóg Big the Cat. Tutaj jest Froggy. Od razu mówię, nie naprawiłem błędu z Bigiem, jeżeli chodzi o wersję PC-tową. Możliwe, że w następnym odcinku się postaram to naprawić. Ale to na serio... Nie zdołałem się wyrobić. A więc... Let's do it! Okay, here we go. Nasz bóg prawie spadł. Więc dobra, zaczynamy w nowym poziomie, którego nie widzieliście w żadnym innym teamie. Pozwolicie, że będę to skipował. A więc tak, Team Rose cechuje się tym, że jest najłatwiejszym teamem. Jest dla tych, którzy nigdy w życiu nie grali w Sonica. I to jest po prostu poziom tutorialowy. Możemy też grać Team Sonic w Seagate. Poprzez tutorial. Ale no oczywiście my tego nie zrobiliśmy. No my nie potrzebujemy tutoriali. Właściwie dlatego Team Rose jest najmniej ulubionym do speedrun, ponieważ tutaj jest wszystko powoli. Amy jest powolna. Wszystko jest tu powolne po prostu. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale tak jest. I po prostu dlatego Team Rose... To nie. To jest... No po prostu no, najbardziej nieulubiony z Team do speedrunowania. Nie... Ale nie różni się praktycznie dalej niczym i Team Blast... O nie. Ha! Team Blast jest okropny. Daje wam tylko nieśmiertelność, tyle. I to tyle, jeżeli chodzi o spindasz. Łaj, omoczało. Dobra. Jest tu Cream! Nasza waifu. No nie. Spróbuję, aż. Nie. Ale działają tu też prawie te same glitche. I od teraz się zaczną teamy, czyli no Team Rose i Team Chaotix, które różnią się ciut, bo no to jest to, że ta gra się dzieli tak jakby na dwa typy teamów. Z małymi postaciami i z dużymi. To znaczy technicznie rzecz biorąc Omega jest dużą postacią, ale no, duże duże teamy mają postać mocna, robi coś takiego. Coś w tym stylu. No i to jest jedna różnica, dziękuję za uwagę. W teamie Rose, kandydacie. W Team Chaotix jeszcze jest jedna różnica. A, i poza tym jeszcze jest to. Nie robimy przy nas tornado, tylko tornado sobie tak leci. Jest dużo fajniejsze niż Blue Tornado albo Black Tornado? Wydaje mi się, że tak to się nazywa. W teamie Dark. Ale głowy nie dam.
Na pewno to nie jest Black Tornado. Chociaż może. Yomocho jest taki nerwiający. Stąd się wziął i z Sonic Adventure 2 w sumie też, ale głównie z tej gry się wzięły memy z Yomocho. Które ja popieram, bo ten gość jest po prostu nerwiający. Myk. Przestań mi mówić, jak mam grać w grę! To ja tu jestem to ja tu jestem ostateczną formą życia. Nie, nie zdążyłem. A dobra, pokażę wam w sumie, jak to. No, i tak to mniej więcej wygląda. A więc właśnie Team Blast, Team Rose powoduje, że tak, dostajemy nieśmiertelność, dostajemy darmową tarczę i dostajemy jeden level up dla każdej postaci. Więc może to jest pomocne, ale no. No i jak widzicie, Big jest po prostu przerażający. Postaram się może jeszcze coś znaleźć, może jednak znajdę to, jak poprawić wygląd Biga, żeby te jego paski przewrócić. Ale no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może mi się to nie uda, może mi się to uda. Who knows? I Team Rose zazwyczaj w... Nie w tych samych częściach poziomu. Są. Więc po prostu będziecie widzieć na przykład... W większości poziomy Team Rose zaczynają się tak w połowie. I tak tamten poziom był oznaczony jako poziom Zero. Więc jakbyście tutaj zdobyli klucz Team Rose, to nie przenieślibyście się do Challenge'a Emeraldowego. Tylko po prostu byście... Kurde, zapomniałem. Do po prostu normalnego challenge'a bonusowego. No i tak, też się różni Team Rose tym, że oni nie mają po prostu kopniaka zwykłego. Im po prostu się zatrzymuje i nawala swoim młotem, co jest denerwujące. Bo jak ktoś przyszedł do Team Sonic, to... Do Team Rose to się bardzo jest trudno przyzwyczaić, jak się długo grało w Team Dark i Team Sonic. Oj, tam są. Tyś kurde, są menu w życiu nie widział, albo są name, to jest gorsze w sumie. Już nie wiem tak naprawdę, co jest gorsze. Ale mniej więcej glitch jest ten sam, tylko jest... Według mnie jest dużo trudniejszy do wykonania w Team Rose niż w Team Sonic i Team Dark. Jeśli chodzi o kick jump. Mam nadzieję, że tak to się nazywa. No i też w teamie Chaotix i teamie Rose nie ma... nie homing attack, bo homing attack jest, ale... Light speed dash. Nie ma... Nie możemy po prostu się, że tak powiem, fokusować na pierścienie. Więc po prostu to jeszcze bardziej zwalnia. Bo bądź co bądź czasem to przyspieszało. I co najśmieszniejsze... Chyba każdy chyba żaden poziom nie może być zostać pokonany przez samą Amy. Ale najśmieszniejsze jest to, że jest wiele poziomów, które można samym Bigiem pokonać. A więc... No to co? Przy zakończeniu Team Rose robimy Big Only Challenge? No tak. Pyk. No i jak wiecie dobrze z jednego z moich filmów, team główny, team song główny, Team Rose, czyli Follow Me, w prototypie ma swój pełny instrumental, co jest dziwne i śmieszne w sumie. I serio, rangi w Team Rose A są
strasznie łatwe. To jest po prostu easy. Nawet nie easy, tylko easy, easy. To jest łatwe jak... Nie wiem w sumie, co mogę tak porównać. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Bo niekoniecznie dla wszystko może być łatwe. I nie każdy może mnie zrozumieć tutaj. Ale no serio. Nie jestem pewien, czy po prostu Team Rose dostaje tyle punktów, czy po prostu... Po prostu Team Rose nie liczy się cały czas na czas. Ojej, nie ma słowa ślane. Jednakże i tak po prostu to jest łatwe. Tak, Big, używaj swojej umbrelli. Ale nie, po prostu też to, że Big spada na tej swojej całej parasolce, to jest epickie jak dla mnie. Tak, wiem, że gra czasami nadal zwalnia, ale to już nie jest wina mojego sprzętu, ani też nagrywania, tylko już wina samej optymalizacji gry, która się czasami po prostu ścina. Jest to w randomowych momentach serio, uwierzcie mi. Jakbym tą grę w 4K uruchomił, to już rozumiem. Ale po prostu... Aha, no i też... Może to być przez mod na widescreen 1720p. To też może... mieć coś do czynienia z tym. Ale w większości nie powinno to robić. O, udało mi się ten glitch zrobić. Oraz też Team Rose nie ma triangle jumpa, czyli po prostu tego przyczepienia się do ścian nie ma. Ale co ja to mówię? Aha, że może być to też wina modyfikacji, że gra trochę gorzej działa, bo musi ciut więcej generować niż powinna normalnie. Więc to też może być, bo tak. Ta gra przeze mnie została wiele razy modowana. Znaczy, dużo modów tutaj jest. Po prostu. Bardzo dużo, żeby to jakoś dobrze wyglądało. A jeszcze tego Biga muszę jakoś doprowadzić do ładu. Bo to jest... Tak się nie godzi po prostu. Tak się nie godzi. No i zaraz ukończymy Team Rose. Znaczy, ukończymy. Więc sobie to tylko taki będzie odcinek pierwszy, może taki króciutki, a następnie już postaram się robić po kilka poziomów na raz, w sensie zone'u. Bo tu już na serio nie ma dużo do tłumaczenia. Nie Bigiem. Ja nie wiem, jakim cudem Big się mieści w ogóle w tej... w tej... wyrzutni, bo ewidentnie widać, że ta wyrzutnia jest dużo mniejsza niż Big. A już tym bardziej tego aura. My. No, jak mówiłem, już kończymy. Ten odcinek będzie miał 15 minut, co nie? 15 minut, to jeno. Mówię, tylko ten odcinek będzie taki. Tylko ten, obiecuję. Bo jak takie będą też inne, to ja przepraszam bardzo. Ale nie, mniej więcej tyle to wszystko zajmuje. 15 minut spokojnie. I zauważcie, że tu był jeszcze jeden akt dodatkowy. Ty. Dobra, echo z Team Rose. Dobra. Wydawało mi się przez chwilę, że Krim powiedziała profesor Eggman. Dobra, to może być troszeczkę trudniej, ale...
No nie. Nie, Big. Czasami mnie po prostu wybija, co jest złe. O. GG. A więc dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa. That was a huge bird.